Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten odcinek zaczniemy stąd już. Kurwa. Książę, ty masz naprawdę ścianą czasami zamiast mózgu. Musimy zobaczyć, jak to będzie. Musimy dobrze trafić moment. Teraz. Dobra. Nie mogę, a nie mogę. Tutaj jest trudny moment. I to niestety nie będzie jedyny trudny moment, jaki nam przyjdzie spotkać. Dobrze. Teraz! No, udało się. Dara pierwszy. Najgorszy chyba za nami już. Na wszelki wypadek tutaj też powolnie czas. Niestety tutaj bez piasku już się nie obejdziemy. Cofaj. Teraz tutaj. Łatwy etap czy trudny? Kuźwa. No i zaraz zginę. Uff. Udało się. Mamy już przedłużony pasek na maksa. Obym nie musiał. No i teraz wystarczy, że dojdę do studzienki i będę już spokojny. Jest 10:39. No a jeszcze sporo czasu mam dzisiaj na bardzo późną godzinę. Tak się składa. Dobrze, ale teraz jak wrócić? Książę, nie trać równowagi. Dobrze. Jestem w kropce. Spróbujmy tam skoczyć. Zły pomysł. No to utknąłem, nie ma co. A może tak? Zabiję się chyba z tej wysokości. Też nie mogę tak zrobić. No proszę, można było w taki sposób. To by pomyślał. O, tu ziarenka, proszę. Dobra. Tutaj na wszelki wypadek zwolni czas. Tyle doczekaliście okres, w którym będę to robił bardzo często. Dobrze. Teraz. Uff. Dobrze wyczułem czas. Też to będzie niezbędne. Szlak. Nawet nie wiem, jak to przejść. Muszę zapoznać się dobrze z zasadą, jak to działa. No i zajebiście. Powiedz, proszę. Powiedzcie mi, że od jakiego etapu zacznę? Uff, od tego. Miałem fart. Dobra, już zginę, bo potrzebuję maksimum piasku. W tym momencie teraz. Już taka gra się już tak trudna zrobiła. Tutaj zwolnię. No. Hopla. Teraz. Dobra, tutaj piaski nie są wymagane. Dobra, tutaj już skupienie. Maksymalne skupienie.
Uff, jak dobrze wyczułem. Jak dobrze wyczułem. To sam się zdziwiłem. Proszę, dajcie niedaleko save'a. Dobrze, tu też trzeba wyczuć się. No, nie wyszło, ale... Co to? Co? Chwila. No nie! Musimy wrócić się! Bo nie masz... Mamy... No, nieważne. Wrócę później. Dobrze, witam z powrotem. Jestem w miejscu, w którym się chyba zatrzymałem i... Wcześniej niepotrzebnie traciłem piaski, bo można to było przejść w... No, w dość taki... Prosty sposób bez piasków, ale trzeba było mieć naprawdę wyczucie. Więc przepraszam was widzowie, jeszcze jestem ostro zdenerwowany. Nie wiem czemu, ale mnie okropnie zestresowało to, że... Taki jeden fakt, nie chcę mi się tłumaczyć. Chodzi o to, że kiedy wczytywała mi się gra, to nie miałem przedłużenia paska. I naprawdę... Bo ja zrobiłem błąd taki... Mianowicie, że... Jak wam to wyjaśnić? O, poszedłem do checkpointu, zanim zdobyłem przedłużenie paska i dlatego mi... I dlatego tego przedłużenia po prostu nie miałem. Musiałem za każdym razem, kiedy zginę, wracać, co było dla mnie niewygodne, więc po prostu wczytałem z powrotem grę i najpierw ten... I najpierw zdobyłem przedłużenie, a potem dopiero... Checkpoint. No ale nieważne. Checkpoint był w takim momencie. Ważne, że mam wszystkie przedłużenia pasków, a jeśli nie wszystkie, no to większość. I niestety zbliżamy się chyba do miejsca, w którym była taka zbugowana ten... okiennica. Mianowicie odbijała mi pod takim kątem, że nie dało się uchwycić sztyletem, ale... Mniejsza o to. Taką jest sporo walki. Ale mam to, co chciałem osiągnąć to i się cieszę z tego powodu. Jak się zwalił! Widzieliście to, moi widzowie? Spadł tam! Przeżył to? A nie wiem. Kogo to obchodzi? Opla. Lubię się bardzo bujać po tych drążkach. Dobra, tam, tędy się nie da. To gdzie teraz? Nie wiem, czemu są lagi, przecież nie powinienem się martwić, więc na dysku mam go sporo. A nagrywam od... niedługiego czasu. Od kilku minut nagrywam, to jeszcze nie jest... Kurwa. Zdychaj. Szmato, zdychaj. No. Z tymi kreatorami jest tak, że niektóre zwracają piersyk, a niektóre nie zwracają. No tak przynajmniej mi się wydaje, bo... Bo u mnie zawsze było z tym różnie. Wow, dwóch naraz poszło, oh yeah. Oh yeah, baby. W ogóle cieszę się, że nie ma w tej części takiego buga, że broń ten... blokuje ten... że broń, która leży na ziemi, blokuje blok. Bo to już byłby... horror. Dobra, teraz tędy. I błagam o save'a. Bo ja jestem, bo jeszcze nie byłem w szkole. Bo mam na poziom godzinę i bo jeszcze po prostu nie starczy mi czasu. No ale nie powinno to mi grozić, bo przecież... Save na pewno nie są w takiej mocnej odległości. Heł? Czy ja zawrócę się tam?
Co ja robię? A, teraz wiem, na gzyms trzeba. I tak. I spinamy się. O nie, to jest właśnie ta okiennica. Poznaję to miejsce. Proszę, błagam, tym razem, żeby mi poszło gładko. Widzicie? O! A, więc trzeba... Chyba, żeby obronić przy tym bugiem, trzeba cały czas klikać. Ten z kontry dostanie. Z kontry miało być. Ale tak też może być w sumie. Dobra, teraz save'a. Błagam o save'a. Dobra. Dobrze. A, tu. Już bym tam skoczył i bym stracił niepotrzebnie piaski. Nie wiem, o czym mam mówić, no. Książę ma... Jest to włosk od śmierci i się wcale nie boi. Też bym tak chciał. A może się boi, tylko że on skutecznie ten lęk ten... Wiecie... Zwalcza? A też taka możliwość wchodzi w grę. E, sorry, ja bym się bał. Jakbym się tak zwalił... Zwaliłbym się tak z wysokości... 10 mil chyba, albo więcej. Fuck! Dobra, jeszcze się przydaje piasek. Dobrze, że go po drodze trochę znalazłem. Muszę wejść chyba wyżej, albo... No i skoczył mnie tam, gdzie trzeba. Tu trzeba. No, jest sejwik! Dzięki Bogu, że jest tu save. Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego miejsca? Nie lubię tego etapu gry, bo nie ma Fary, a Fara ten jest fajną postacią w sumie w całej serii. No już pomijajmy fakt, że jest kobietą. O nie, wy tylko o jednym. Dobra, nie, nie baw. Już mi te żarty znudziły w sumie. Ta sera mi już trochę znudziła, na szczęście już się kończy. Pamiętaj, jaki jest morał z mojej serii? Że wszystko się kiedyś nudzi, choćby ta gra była GTA 4. Dobra, nie każdy lubi tak gry Rockstara. Chodzi mianowicie o serię GTA, ale... No nie, tylko nie to. Wysuwana. Uff. Widzicie, jakby się książę zwalił? Da, teraz szybciuteńko. Tak naprawdę nienawidzę tych... Wręcz... Nienawidzę tych... Wsuwających się i wysuwających... O! Poznaję to miejsce. Coś mi mówi, że to już powoli koniec gry. Tak. Niedaleko już. Tylko muszę tylko fontannę muszę znaleźć, bo... Tak. To tu. Ale boss końcowy w następnym odcinku, a czy więc... mam kontynuować historię od tego miejsca? Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego dnia.